Witamy wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Maras i... Lovecourt. Jest godzina za 21 w nocy, także my mamy kurwa chrapkę na jakąś strategię i tak myślimy sobie, dokończymy w końcu Szoguna. Dokończymy. I przy okazji jeszcze przeczytaliśmy sobie kurwa horoskopy na dzień dzisiejszy, także no jesteśmy poszczani z tego względu. Jesteśmy na bieżąco, wiemy co nas czeka. Tak, Lovecourt jest opiekuńczym ojcem, zaopiekuje się każdym dzieckiem. Tak, jak macie jakieś namiary, to... Okej, okay, wróg zraniony, dobra. Tak a propos, właśnie zgładziłem wrogią ninja, och, jak mnie to cieszy. Buzen. Dzika satysfakcja. Nie, ale to kurwa było po prostu pięknie. Znaczy prawie tak mi to rozbawiło, jak to, że jak fakt, że jesteś roztrzepany. A ty sobie wymień baterię, Duracell. Oj tam, moje baterie, moja sprawa. Jak to było? Twoja wibracja, jak jest negatywna. Nie, najlepsze to jest, jakbym chciał zobaczyć reklamę baterii Duracell w wibratorach. No 6 razy dłużej. Jakby kurwa sprzedaż podskoczyła od razu. Dobra, to ja w sumie kończę turę. Patrz, ci wibrator w najmniej odpowiednim momencie. Kup Duracell. Kurwa, ja mogę wymyślać reklamy, nie? Powinieneś wręcz, to jest twoje powołanie. Ja miałem taki hajs za to, że... Jezu. Tak jak Cezary Pazura, nie? W tym... W Troptendy. Wymyślę czarną żarówkę. Nawet całkowity dzień zapełni... Nie, jak to było? Nawet w dzień, całkowity mrok zapełni ci czarna żarówka. No, bardzo funkcjonalna przede wszystkim. No mi by się na pewno przydała. No okej, okay, no widzę, że tutaj rozprawiasz się pomału. Mhm. To już jest końcówa właściwie. Dzisiaj na pewno skończymy, znaczy dzisiaj. No dzisiaj na pewno uda nam się, mam jakieś 24 godziny na to. Właściwie 23 z kawałkiem, więc spokojnie sobie poradzimy. Tutaj właściwie kończymy tą kampanię, zostało tylko klan Shimazu, ten wysunięty najbardziej na zachód w całej Japonii, do dokończenia i praktycznie jest już pozamiatane. Tak. Jestem ciekawy, czy ktoś ucieknie z tego zamku. Wiesz co, ci co są na zewnątrz może... Też nie sądzę. Nie, no bata. Wypierdolili się. Yeah, bitches. Przyjechali jako posiłki tylko po to, żeby się kurwa... Użyźnić glebę. Pokojowo, okupacja. Kurwa, ale to jest dobre miasto. Masz 3600 z niego dochodu. Nie wiem, czy zauważyłeś. Mm. Dobra, ale teraz... Kurwa, nie wiem, czy to nie jest najbardziej dochodowe twoje miasto. Sprawdzę w twojej stolicy. Echigo. No, z Echigo masz 2000 na przykład. No. Kurwa... Jestem bogaty. No. Dobra, ja to też muszę teraz poczekać, tak czy jak, jedną turę, bo tutaj chyba wyciągnąć armii z daimyo moim, chyba za bardzo nie mogę z Buzen. Czekaj, zostawię jedno oddział Oshigaru, zobaczę co się stanie. Ej, jest zero. Jest git. Werbunek, jakąś tam, nie wiem... Oshigaru dwóch i ciśniemy dalej. Czekaj, nie robisz, nie kończ jeszcze tury jakby, co? Nie, ze spokojem sobie tu pójdę do tego. Do... Bungo. Czemu ja nie mogę werbować tej Metsuke? Bardzo by mi się przydał. Bungo padnie, mnie mają 0 jednostek. To mi się podoba. A właśnie, ja bym tu zapomniał jeszcze o tym, o Izumo. Panowie, podejdźcie pod bramę. Wow. Co tam kombinujesz, Izumo? Aha, to jest tutaj, dobra. Chociaż może z drugiej strony, co to jest samo... Nie dam im rady. Nie, no co ty, poczekaj. Może złączysz swoje potężne siły i razem zniszczysz ten ostatni wolny bastion w tej części Japonii. No, ktoś się pokazał. I to jakieś kozaki, kurde. Ta, z czym do lodu? Trzech generałów,
samurajowie z naginatami, łucznicy, dwa oddziały, Ashigaru, dwa oddział Ashigaru z rusznicami z importu, trzeba podkreślić. Jeden oddział i miotacze bomb, dwa oddziały. No dobra, wystarczyłoby, żebyś kliknął automat, samym sobie zobaczył. O, dziękuję. No faktycznie, bez sensu kompletnie. Nie, oni już w tej chwili są zdesperowani, widzę. Wysyłają, strzelają mięsem po prostu w ciebie. No trochę tam ubili. No. Czy w sumie, kurde, w Medievalu było o tyle dobrze, że po prostu nawet jak, kurde, zaatakowałeś kogoś i ubiłeś dosłownie kilku żołnierzy, no to i tak ci się to poniekąd opłacało, nie? Bo on sobie nie mógł ich zregenerować tak za szybko. A tutaj, jak tutaj się te oddziały regenerują, to właściwie co z tego, że stracisz połowę armii, jak nie stracisz żadnego oddziału? No tutaj ci buntownicy, których przeoczyłem niestety. No już spokojnie, wsparcie jest za rogiem. No szkoda trochę jednostek, nie? Bo już byś do mnie tam leciał, nie? No, no w sumie straciłem tam z jedną turę, utraconą prowincję, I know. Klęska mi, blokada portu, gdzie? Jak śmiesz, ma to. Nic nie zrobię tutaj. Ale mi handel spadł od razu. Nie, to może za brak tej prowincji. Awa. No, są, powiem ci, bogate te prowincje. Na tej wyspie Chosokabe. Mówisz? Następnym razem może jak zagram, to zagram sobie właśnie Chosokabe. No, gra nimi jest teoretycznie banalnie prosta, ale z drugiej strony. Możesz się w każdej chwili spodziewać inwazji, nie? Z lądu, więc to jest... Trzeba uważać. Trzeba mieć dobrą trzeba spotę. Trzymać chociaż jedną armię dobrą. Bo to wszędzie dojdziesz już, nie? Wtedy. No tak, tak. No jedną taką porządną już złożoną tak się z samych samurajów. Szkoda, że nie może... Chyba, że jak będzie jakieś okazje i będą chęci nagrania drugiej kampanii, ale to już wątpię. Pewno widzą, albo nam się to przeje. Proponowałbym twarzą w twarz. Ooo, mówisz? I jeden bierze sobie na przykład klan Shimazu, drugi datę i ciśniemy. No. No wiesz, wtedy bez mojej pomocy finansowej to ja nie wiem, co tam ugrasz. Z datę mi się akurat dobrze grało. No tak, nie wątpię, nie wątpię. Dobra, co ty tam kombinujesz? A nic. Tylko teraz tak zastanawiam się, kiedy bym mógł tutaj ci przyjść z odsieczą. No, znam no, radę, nie śpiesz się. Praktycznie jak przejdę Hizen, wyjdę z... co to jest za wiocha? Tuskushi. Przejdę Hizen i potem sobie ruszę ze spokojem na Higo, bo zamek mam blisko. A z Bungo na Hyuge i Osumi, ewentualnie z, Hugo, z Higi pójdę jeszcze na Satsume. Bardzo mi dużo mówią te nazwy. No jest cała wyspa tego... No. Shimazu. Dobra. Masz na razie tam mały opór, także musisz się z nim uporać. A już innym w sumie nie ma, nie? No nie wiem, czy zdążę, wiesz, bo kurde mam w tym w tych miastach nowych dużo po prostu... A, zapomniałem o agentach. Siedź cicho na tej wyspie i ciesz się widokiem. Tak będę miał więcej prowincji jak ty. No, pewnie tak. Ale dobra, masz ten tytuł szoguna. Szkoda, że teraz kampanii nie można zmienić. Teraz też kurwa wiesz. Twarzą w twarz, kurwa. Możesz... To by było piękne. No, taka wojna na wyniszczenie. A właśnie generał awansował, zapomniałem. Do strategii i do dowodzenia. Konnicy. Teraz tak, panie generał, zostawiasz jeden oddział. Albo dwa oddziały łuczników. I tu się już burzą, dobra, werbunek dwóch oddziałów. Muszę jeden oddział zostawić. Tej, ale tu mogę sobie zwerbować tych mnichów wojowników. Dobra, teraz zostawimy jeden oddział tym Tuskushi i liczę na Hizen. Ja. O. Płotki.
To już jest takie dobijanie leżącego. No bo chociażby wywiesił białą flagę i powiedział, dobra, poddajemy się, Japonia jest wasza. No, uznaję waszą wszechwładną potęgę. Pokojowa okupacja, naprawa zamku. Uuu, zobacz tej, co oni tutaj mają, czarny okręt, co pierdolę. Gdzie, bo nie widziałem, zaraz zobaczę. Tutaj przy tej faktorii handlowej, którą przed chwilą odkryłeś, po tej nowej prowincji. To tam jest, wiesz, zajęli sobie tam ten handel i tam obok stoi jako taka eskorta. Też taka mała flota i tam na jej czele staje jakiś czarny okręt. A tymczasem... Borem lasem. Zjednoczeni w pokoju. Ja myślałem, że się skończy, kiedy my skończymy Cezangu, podbijemy całą Japonię. Nie, no to jest 60 prowincji, nie? A najwyraźniej... chyba Japonia cała jest, ma 65 bodajże, więc... Wygraliśmy! A ty masz... jaki filmik? Yusugi. My Yusugi zwyciężyliśmy. Aha, ja mam Mihojo, no dobra. Dobra, myślałem, że tu będzie adekwatny, kto jest szogunem, ten będzie pseudo-zwycięzcą, ale nie. Czy mogliby się pokusić o jakiś osobny filmik dla kooperacji, nie? No. Czy na przykład, wiesz, Daimo mojego klanu i twojego, na przykład, chyba tam, wiesz, podają rękę, czy tam co robią w Japonii. No. Albo stoją na pomniku zawsze, jak to jest końcówka szoguna. Pamiętam, jak jedynkę szoguna grałem, to też była no, końcówka, że jest zbliżenie na posąg szoguna. No. I potem jest całe Tokio pokazane. No, no i to oddalenie, to jest to samo zawsze, tylko się różni po prostu, bo na przykład w tej chwili mam ten herb Hojo, nie? I zawsze jest tam inny herb. A ja mam Yusugi. Mhm. A jak pięknie się nauczyć wymawiać. Tak, pod koniec całej kampanii. No i cudownie, no, tak też myślałem. Kontynuujemy? Zobaczyłem całą Japonię, czy co robimy? Tak, kontynuujemy. Dobra, dzięki, że daliśmy dojść do słowa. Sorry. Tam było statystyki, jak chcieliście, to sobie tam możecie spauzować i poczytać, czy tam było coś ciekawego. Nie wiem, w sumie te statystyki można gdzieś tutaj jeszcze chyba zobaczyć, ale... A, nawet w sumie nie interesują mnie one. Najważniejsze, co było, to... najważniejsze, co jest, to... Fakt, iż nie ma już nic w stanie nas... Nie jest w stanie nic nas powstrzymać. Jesteśmy, kurwa, będziemy rządzić w Japonii po wsze czasy. Jestem ciekawy, czy dam radę. Gdzie jesteś? Aha, w tym Izu... Czekaj. Musisz dać radę, no. Kurde, masz taką przewagę. Oj, nie dasz rady. Chociaż... Kursowa wygrana. Bitches. Pokojowa okupacja, starczy. Jeden cały oddział chowam do tego. Tych lepszych. Mhm. Do budy. A ten oddział cały rozwiązuje. Ja wiem, że to jest... Znaczy, ja rozwiązuję Ashigaru, nie? Ale... No. Praktycznie powinien rozwiązać te lepsze jednostki, nie? Po co ci, wiesz? Rozwiąż ich bez sensu. Niech wracają do domu, cieszą się wolnością, rodziną. Dobra, padli wszyscy. Dobra, a teraz co tu się dzieje na wyspie? Tu się zamek odbudowuje. Tu też muszę odbudować zamek. Dobra, panie Lubku, zadaję ci turę. Oj, dziękuję bardzo. Ciekawe, co zrobisz Shimazu. Może biała flaga, seppuku? O, patrz, jeszcze kurwa walczą. A co tam? Niech se przejmą. I łupinka poszła na dno. Jakoś mnie to nie boli. Teraz bym się zdziwił, jakby na mnie kurwa wyjechała trzy pełne armie. To szczególnie nadchodzi, kampania wygrana. Pięknie. Niedobór żywności, jak mi przykro. Stąd zaniepokoję, a tak. A ty masz teraz turę, zapomniałem, sklera. Mhm. Ale fortecy nie postawię u siebie tego w stolicy. No mi też nie udało, mi zabrakło jakieś... No parę tur.
Ja kurwa, u mnie w stolicy się buntują zaraz. W stolicy? Bo, no, bo niedobór żywności, nie? Mam 11 z niedoboru żywności tutaj. Lol. No lol, lol. Ty inwestuj lepiej w tą drogę ci, zaraz sobie buduj lepsze farmy. Wiesz co, no kurde, u mnie farmy już się budują, ale najwcześniej za dwie tury, więc będę miał bunt w następnej turze. Zmniejsz podatki, jak coś to ratuje kasą. No, chyba tak zrobię. No, dobra. Okej, okay. Też jestem 1300 na minusie, ale... No, dobry pomysł, dzięki. Dobra. No to nic. Co powiesz, wygraliśmy, ale mam zamiar tutaj do końca grać tak jakby mi na tym zależało. Ta, nie ma żadnego oporu. Japonia albo nasza, albo wcale. Dobra. O, tak, zgadzam się. Już pierwsza grupa inwazyjna leci. A was zwolnimy z podatku, a co tam? Gdzie lądujesz? Na Hyuga czy Osumi? Ja bym wolał, żebyś wylądował mi na Osumi, bo ja mogę czasami tam nie dojść, a to jest cholernie daleko. Dobra, dobra, spoko. Czy tak gdzieś będę musiał w okolicach Hyuga wylądować? Dobra, teraz... Zostawi jeszcze Hinatę z Podkoszice. Też mi się skojarzyło, ale byłem ciekaw, czy tobie też. Sorry, Hinatę to ja mam kurwa w tym... Na awatarze. Ej, ty Marasie, Marasie. No masakra, kiedy ja to zrenderuję? No nie wcześniej niż to wrzucisz. Ale odkrycie. Nie? Dobra, tu jest na zero, pięknie. Okej, okay, cudnie. Z 5 na plusie, tu z 15. I proszę ja ciebie... Wy tutaj, wy się szpakujcie. A, też sobie miasto zbudujemy większe, co? Kto bogatemu zabroni? Przypominajcie, że jesteś na minusie, nie? Oj tam! Nie psuj mi tej chwili. dobra, no to tak, ci się zadokowali, zadokowali się, pięknie. No to też tutaj, kurwa, armia inwazyjna. Pełną gębą. Lecimy podbić ten ostatni grajdu. No, 11 tur mi tu zabrakło. Ja teraz widzę, że mam 6 plus na żywności, 2700 dochodu i mam 2600 w skarbcu. No nie, u mnie jest nieco słabiej. No na szczęście wiesz... Ale zobacz, ale zobacz co, ja zaczynałem kurwa, jaka taka wypierdółka kurwa w tej wypiździewie, cały czas z jedną prowincją siedziałem, a zobacz jak doszedłem. No już nie powiem dzięki komu. No dobrze, dobrze. Ty się kurwa, twoje wnuki się nie wypłacą kurwa z tych... Odsetki będę spłacać. O, dajmy mi awansowo, zapomniałem. Plus jeden do morale pod jego dowództwem, skuteczności przegrupowania, morale wolę. Co tu mam jeszcze? Specjalista do spraw szturmu w polu, to poproszę, to się przydaje. I teraz tak, tu się werbuje, panowie wychodzimy wszyscy. Może zostawię te mniej doświadczone jednostki. Minus 6, nie, to wy siedzicie tutaj. A tu Hizen. Minus 2. Powiedzmy. Jeszcze jeden oddział będę mógł zostawić. Tutaj plus 1, dobra. Armia. Tutaj. A wyjdziecie sobie na wycieczkę. Jej! To Higo. A czekaj, coś sprawdzę w dyplomacji. Shimazu. Potęga silny. Oni coś jeszcze tam kurwa muszą mieć jeszcze. Nie, to wiesz, głównie od floty. Dobra, wy sobie tu siedźcie. Tu muszę turę poczekać. Tam to przejęłem. To luz. Czekaj, jeszcze rozwiążę tamtą armię. Trochę więcej kasy mi wpadnie w razie co. Tu muszę naprawić. Jak to zadowolenie?
8, 8 jednostek mogę z tego. A te bardziej, kurde, zaawansowane. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Dobra. Pięknie. I mam 3900 na plusie. Na normalnych podatkach? No. No to ładnie. A na maksymalnych bym miał 9600. No widzisz. Ale cała Japonia mi się buntuje. No tak, to jest normalne. Tu mogę... No dobra tam. Kasę coś potrzeba? Mam 1000 w zanadrzu. Nie wiem, na jedną farbę byś mógł... Chociaż nie, dobra, zostaw sobie. Tak mi to w niczym nie pomoże. Dobra, Shimazu co knuje. Co knuje, kurwa, umierać. O, co tu mamy? Rozkwit... rozwoju miast... Tu dochodu z handlu... Kurde. Nie, weźmiemy tutaj. Okej. Okay. Zwiększamy podatki. Pamiętaj o tej flocie inwazyjnej. Tak, tak, spokojnie. Przy normalnych sprawdźmy. Jak to będzie wyglądać. Minus 3. Nie wygląda to dobrze. Kuźwa, no nie chciałbym buntu w stolicy w tej chwili. No, było przykre. Ja sobie kusiłem ostatnio kupić sobie DLC i koiki. Ale mówię, nie, nie kupię, kurwa, bo to jest wbrew moim zasadom. Nie kupuję DLC. No. Nie, no ale bez przesady, żeby, kurwa, wiesz, płacić za jeden dodatkowy klan, to już jest śmieszne, według mnie. Mają niedobre żywności? Mają. Dobra, to zaraz się skończy. Na razie nie będę tutaj im rekrutować. Flota inwazyjna w gotowości. Dobra, ty wylecicie tutaj, wy sobie w Hyuga wylądujecie. W Hyuga Beach. Dobra. No i pięknie. A gdzie ty lecisz z tymi koło Hyuga? Do Hyugi czy gdzie? Nie wiem, zależy jak ty się pospieszysz. Bo ja bym poleciał teraz do Hyuga, a ty byś najwyżej poleciał do Sumi i te Satsume. No spoko. To ostatnie dwie prowincje, są najbardziej, nie? Dobra, jeszcze sobie tutaj połażę tymi moimi agentami i po to ich werbowałem, żeby kurwa stali w miejscu. Gdzie jest Satsunade? Transwestyta. Ta ukośnik on, ten, znaczy się. Ono. No, może tak. Idźmy na kompromis. Okej, okay, to już doszło. Jeszcze drugi. No, drugi już nie jest taki żywawy. No dobra. 10 tur. No, możemy zwiększyć podatki. I koniec tury. Dziękuję. Proszę. Próba dywersji. Dobijanie leżącego. Lubię to. Z marszu po prostu. To jest blitzkrieg. Tak. No w tej chwili już nie ma, wiesz, sensu takiego rozsądnego, wiesz, tutaj szachowania siłami. To jest po prostu już wykończenie ich kompletnie. No tu się cały czas buntują. Tu oni tu jeszcze mają jakąś armię, ale taką średnią. Chyba poradzisz sobie z nimi. No to ja chcę tu sobie, wiesz, załatwić te, nie? No dobra, akurat za turę się zrekrutują. O, do Hyugi na jednym, kurde, biegu. Na jeden raz, kurwa, nawet nie musieliście sobie zrobić odpoczynku. W marszu. No są, kurwa, maratończycy. Krótki bieg i chuj pukamy do drzwi. O, witamy kolegów z usługi.
Tak, byśmy się nie widzieli. Dobra, i teraz ja ci daję pole do popisu. A dziękuję. Bo ja swój turę. Tutaj takie domek letniskowy sobie tutaj zrobię w tym cypelku. W czasy, kurde. O, gówno się kurwa sadzi do mnie. O kurwa, piraci lecą. Snące niepokoje, I know. No zapomniałem o naprawie tych zamków. Chociaż tu nie powiem, to jest taka armia, co może mi zagrozić, bo widzę, że ma trzech generałów i takie już wiesz, średniaki, nie? Jakbyś był tak skłonny swoim ninjom zrobić tam dywersję na nich, to bym był wdzięczny. No, mógłbym postarać się coś tutaj ugrać w tej kwestii. Ależ się buntują mędy społeczne, no. No co, jak ty byś kurwa nie miał żarcia, nie? To by była Korea. No i tam bez żarcia można wytrzymać. Ale to jest dobre, nie? W Korei żarcia nie ma, ale wszyscy kochamy naszego przywódcę. To jest kurwa miłość patologiczna. jakkolwiek by to nie zabrzmiało, kurwa, no. No to prawda. Kurwa, ktoś jest zmuszony do miłości, to jak to kurwa inaczej nazwać? Dobra. To jest kolejny dzień dobry. A nie, mam was w dupie. Wami zajmą się wam nasi koledzy. Gdzie jest mój ninja? O, jesteś. Dobra, wiecie co? Wy... You're not going anywhere. No bo daj moim zajebać. Nie, sabotuję. Żeby tutaj... Sabotowana. No to oni się nic się nie ruszają. Ale pięknie. Okej, może ich jeszcze przekupię? Nie, nic z tego. Jak jest Daimo w ten... w armii, no to... No to chociaż ich kurwa zablokuje. No ale tu widzę, że w turę dojdziesz, nie? Mhm. Do Satsumy. Pięknie. No, w następnej turze już jest po ptokach. No, ja no dobra. 8800, no także... Na sam koniec gry się wybiłem. Tak. Ja se farmę jeszcze zbuduję. A co? A kto bogatemu zabroni? Tutaj trzy tury. Tu zrobimy sobie jedną. I tu zrobimy sobie drugą. A co? Szaleć to szaleć. Dziękować. Prosić. I teraz tak, panie Lubkurc. Wiem, że to jest jedna setna tego, co mi dałeś. Widzicie, na nagraniu jaki kurde honorowy. Ta. A zrezygnował jednak. Sorry, bo to były żądania, a nie próby oddania. Wow, kurwa. Wszystko co mam. No to się ceni. Potęga straszliwy, powodzenie, bogactwo, stosunek, uwielbienie. Też się lubię, Lubkurc. Dobra, koniec tury. To bynajmniej nie jest patologiczne. No, już nie będę tutaj wspominać o miłości, bo to co niektórzy mogą być zniesmaczeni tym faktem. Więc... Teraz niesmaczeni, a co innego na Twitchu? Na Twitchu to mi się podobało. Rozkwit. 10 natur rozwoju we wszystkich prowincjach. Yeah, pięknie. Jak dobra, zerowe to... podatki, no to się nie dziwię. Dobra, no to jedziemy tutaj najpierw. Osumi. Tak, pada przedostatni bastion Shimazu. Przedostatni wolne miasto w Japonii, które nie jest pod naszymi rządami. Yeah. Trzech Japończyków straciłem. To jest takie dramatyczne. No ci generał awansował. Wow. I stolica, kurde, zobacz to. Już to widzę. Jest pusta, kurwa. Ale wstyd. A, co tam, zbudujemy im targ nawet. Maras mi postawił. Tutaj. No dobra, no nic. Mój Daimon musi zapukać do bram. O, tu jakieś skromne siły. A, co tam? Najpierw wy. Nie, to nie.
Gonić was nie będę przez pomapy, nie? Nie mam zamiaru bynajmniej. I tak, proszę państwa, ostatni bastion Japonii. Czyli honory lub kurc. Przestaje istnieć. Mój Daimon osobiście się z nimi rozprawi. Patrzymy teraz, Daimon umiera w bitwie. Bohaterska śmierć. Tak. W ostatniej, kurwa. I, proszę państwa, nie ma już więcej wojny w Japonii. Tak, nie ma wojny, ale to czekaj, tutaj ci wyparowali, już się tam gdzieś w lesie skitrali. No, oni zaraz będą podejmować desperacką próbę odbicia, ale... No, tylko jestem ciekawy gdzie, bo ja tu nie mam żadnych sił postawionych, nie? Nie, ja ich jeszcze widzę. Ale ja nie widzę Daimu. No tak, nie mają Daimu. Padli bez Daimu? Po co im Daimu? Bez królewie. U mnie dupa rządziła niepodzielnie, ale dobra. No, zresztą nie wspominajmy tych czasów, bo to mroczne dzieje były. No dobra, myślę, że... Aha, masz na myśli tych, tutaj ich sabotowałem. No to faktycznie zniknęli, też ich nie widzę. Dobra, oddaj turę, zobaczmy co się stanie. Dobra. Czy się wydaje, skoro dałem kontynuuj, no to oni tak mogą sobie kontynuować, możemy to kontynuować w wieczność. Tak samo jak ja, wygrałem kampanię, podbiłem całe prowincje i nic nie było, żadnego tchend, nic, po prostu mogłem sobie grać dalej. Tak? No. Tylko, że nie miałem już z kim walczyć. O! Nie przyjdziesz mi na powitanie? No wiesz, po to sobie podamy rękę. Leśny dziadków trzeba dobić. No czekaj, tu mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, dobra. Trzeba podbić wszystkich po prostu, którzy tylko myślą o tym, żeby się nam sprzeciwić. Ej, tu nikogo nie ma. Nie wiem, może się tam zagłęb bardziej w te krzaczory. Pomiędzy te dwie góry takie. Ostrożnie. No ale tam więc już nie mogę iść. A nie, no przecież oni byli sabotowani, oni się nie mogli ruszyć nawet. No. No to oni byli na środku drogi, to zniknęli po prostu. Czekaj, oddam turę, zobaczę co się stanie. Mhm. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma ich. Co? Piraci wako tylko. A ci kurwa jeszcze zbuje. Chcieli podpalić. I desperacka inwazja? Nie, najazd wroga. Dzieci ich. Rosnące niepokoje. A co tam? Będziemy handlować z dubami. W ostatniej turze. Już mogę sobie na to pozwolić. A gdzie miałem te rosnące niepokoje? A tutaj. No dobra, tutaj to jestem skłonny. Się z tym zgodzić. Tej, ale zobacz wszystkie te... A nie, bo to jest teraz... Dobra, twoja tura, bo myślałem, że się pokazują wszystkie armie na mopie. Nie, bynajmniej. Aby zniknęło. Czekaj, jeszcze zrobię te formalności, nie wiem po co. Tak dla formalności zrobię formalności, yo! Masło maślane. Tak, dokładnie. Tak samo jak mówi się akwen wodny, jeszcze nie widziałem akwenu lądowego. Albo brzyczka Niemka. No to akurat... zależy od gustu. Dobra, zniszczymy to ostatnie gówinko, co im tam zostało i... Dobra, chodźcie panowie, przejdziemy się kawałek. Już, mogę? Dziękuję. Tak więc w ten sposób 400 paru ostatnich wolnych żołnierzy. W sumie umierają jako ostatni wolni ludzie w Japonii, więc powinni być... Reszta jest zniewolona. Zniewolona, ja bym chciał kurwa takie... To jest kurwa kraina, dobrobyt. Podatków zero. Zyskano cechę dzielny, wow. Dziękuję. Problem w tym, że nie mam co z tym zrobić, bo... Ty nie masz żadnej informacji, że klan przestał istnieć? Może była. No może była faktycznie w tamtej turze. No co? Zobacz, bo kończymy? Dyplomacji co zostało. Sprawdźmy. Nie ma. Jesteśmy sami. Przykro mi. Forever alone. O, pięknie się w sumie komponuje ta mapka.
też pokażę. Czekaj, jak tam to wygląda? Aj, 33 prowincje twoje, 32 moje. A, wygrałem jedną prowincję. Wygrałeś, no a ja Szczegunat, więc no. Oery, pozwoliłem ci, miał być wspólny szturm, a gówno było ze wspólnego szturmu. Gówno wyszło, ja ci tam, jak tam mój, może Rada i rodzina jeszcze sobie szpyknę. Mój 55-letni Dajmo, bodajże trzeci czy czwarty. Oddaj turę, to sam sobie zobacz, jak to u mnie wygląda. Wiem, nic tak szybko nie oddam. Dobra. Powiększyłeś mapkę? Zobaczyć, jak to wygląda? Tak, zobacz sobie. No właśnie widzę. Czekaj. Ty masz panów napromieniowanych, widzę, bo to Fokushi ma twoje okolice. Mutanty same, dyplomacja. Yusugi Shogunat Hojo. Handlujemy z nimi, handel już trwa. Sprzymierzeniec. Rada i rodzina. Wszystkie prowincje zajęte, misja, stać się legendą, znieść budynek, osłabiona dzielnica Mizushoni, coś tam, bbb. Rada i rodzina. Zmiana wyznania, zmienimy na chrześcijaństwo? Czy ja wiem. Dla mnie to jest największe zło w historii. Dziennik. Będziemy palić czarownicę. Numer tury, wojna, utracone prowincje 32, zdobyte prowincje 40, no przechodzi z rąk do rąk. Łączna liczba bite, zwycięstw, heroicznych zwycięstw, 146 łącznych bitw. W Rada i Rodzina, dziennik. Aha, no to ja jeszcze tego nie mam, że tak powiem. O dobra, oddam ci zaraz turę, jeszcze raz możemy sobie pocisnąć. Heroiczne zwycięstwa 0. Bitwy lądowe wygrane wszystkie, 101 bitew lądowych. I w... Czemu mi tu okazuje 130... 9 wszystkich. Ciekawe. Bitwy morskie 2 z 7. Zwerbowane jednostki łącznie konnica, piechota, oblężenie. Łącznie zerwałem 302 jednostki. Ja pierdolę. Utracone jednostki 237 jednostek. Zniszczone jednostki 547. Ładnie, na coś jakieś coś innego, imponującego. Łączna liczba zrabowanych koku. To ci powiem, że się kurwa w milion... w trochę ponad milion. O, no to sobie używałeś, widzę. Ta, no kobiet i innych tego typu przyjemności podczas grabieży. Wydałem niecały milion. Nie jestem taki rozrzutny. Przez tyle lat, kurde, wydać milion. Kurwa, wiesz, skarb państwa tyle. Cóż, daj ze spokój. Już oddam. Witaj przyjacielu, od dawno modlimy się. No tak, to teraz tak troszkę nie jest po chuju to potrzebne. Czekaj, ja coś mogę ci jeszcze zrobić? Czy nie? Zakończ umowę handlową. Nie! Patrz, kurwa, z głodu. No. Dobra, podałem ci jeszcze turę i zobacz, jak to u ciebie wyglądało. Z tym tirem ryżu to mógłbyś tam tego. No 8 tirów mogę podrzucić. Masakra. Narodziny syna, o, no proszę, jeszcze mi się Kagekado urodził na końcu. A nie Kakashi? Nie, prawie jak Kazekage. Dobra, to ja sobie sprawdzę te moje statystyki. Dziennik, tur, utracono prowincję 19, zdobyte 33. Więc na nieco mniej niż ty. Przechodzisz od bitew. 140 wygranych. 140 bitew, 101 wygranych. 0 heroicznych. Tak samo ja. Bitwy lądowe, wszystkie. Nie, wygrane wszystkie. No dobra, to już mniejsza. Morskie też. Tylko 12 z 25 wygrałem, więc no, bitwy morskie zawsze lepiej były. Lepiej jak ode mnie. Zwerbowane jednostki 260. No miałem 302. No, to widzisz. No, to jakość jednak się przełożyła. Utracone jednostki 174, zniszczone 605. To straconych miałem 300 coś. No to tak. 75 okrętów, zatopionych 28. No nie, tutaj w locie za bardzo nie mam się czym pochwalić. Postwacie zwerbowani agenci 12, zabici 26. Utraceni 6 tylko. Ja to chyba miałem 0. Generałowie, dezerterzy 0. Próby sabotażu.
Próba aresztowania 28 udanych, łącznie 38, czyli niezłe. Wykonano misję. Zniesione budynki 98, nice, 19 opanowanych sztuk. Łączna liczba zarobionego koku 1 640 000, nice. No to lepiej jak ja. Koku z handlu 200 tysięcy, no, pewnie większość z twojego handlu. Nie z kim? No na końcu też nie było z kim. Splądrowania 33 tysiące, no to sobie nie naplądrowałem. Wydanego koku, no ja mam 1,5 miliona, więc no jednak tutaj byłem nieco bardziej rozrzutny, ale miałem z czego po prostu, nie? Tak. No dobra. To by było na tyle z mojej strony. Z mojej tak samo, nie wiem. Piszcie, chcecie kolejnego szoguna, czy chcecie coś innego, piszcie do Lubkurca. Ja jestem zawsze chętny. Piszcie do Lubkurca, ale ja jestem zawsze chętny, kurwa. Ja będę musiał się przekopywać przez te tony spamu, no ale dobra. O już tak już. Nie gadaj, że tam będziesz miał kurwa tony spamu. Dwóch, trzech napiszę, zróbcie, dobra, robimy i kolejne. Specjalnie mnie nie trzeba namawiać. Naprawdę, grało mi się wybornie, nagrywało tym bardziej. Też no trochę tego było do renderowania, mniejsza o to. Tylko szkoda, że tych bitew nie było za dużo. No właśnie, trzeba to też... Były bitwy, to kurde, to był buta siemiec. Motor na sukces to jest kurde milimetr przy tym kurwa kilometrowym od naszych odcinkach. Trzeba to ogarnąć z tymi bitwami, może następny razem się uda. Mm-hmm. Jeśli nie będziemy tego nagrywać, to z chęcią zagram z tobą jeszcze jedną partyjkę, szczególnie z kopras. Ach, ja wiem, że ty zawsze korzystasz z takich przyjemności, dobrodziejstw. Aha, natury. Z twojej strony, tak. Tak, więc... Czasami się boję, ale dobra. No ja wiem, że ty się boisz o życie, kiedy proponuję ci co nieco... O moje dziewictwo się boję, a nie o życie. Twoje dziewictwo jest ważne i dla ciebie. No dobra, już zaczynamy, kurwa, przesadzać. Więc tak, mam nadzieję, że lepiej się podobał, że... Ode mnie paru widzów przyszło do Marasa i vice versa dzięki temu, bo w sumie taki był... generalnie zamysł. Znaczy zamysł był to, żeby mieć fan z tego, ale jeśli przy okazji ktoś z nas miał zdobyć paru widzów dzięki temu, takich widzów, którzy będą oglądać przede wszystkim, no to bardzo mnie z tego powodu cieszy i cieszy mnie to, jeśli ktoś oglądał ten let's play od początku do końca, to na pewno nie było prostym zadaniem. Dobra, let's play jak let's play, ale teraz tą końcówkę z tym pożegnaniem. No, kurwa. Ten ostatni odcinek to będzie, wiesz, 5 minut akcji i kurwa 25 pierdolenia, nie? Ale dobra, tak więc jeśli Maras chce coś powiedzieć, no to proszę cię bardzo. Lubkurs powiedział wszystko za mnie. O, co tu będę się dużo wywodził. Także komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek. Nie będziemy żebrać. Nie ma żółtego magicznego guziczka, jest teraz czerwony. Tak, napierdalajcie w łapki w dół, kurwa, a co? Ja będę żebrać, kurwa, łapki w dół, żeby nie było. No to co? Trzymajcie się, niech moc będzie z wami. No, siemanko.